Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam To miłuje zna Boga, bo Bóg jest miłością. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 6 października 1999 roku. Celem nawrócenia, o którym mówiliśmy w poprzednich Katechezach, jest wypełnianie przykazania miłości. W obecnym roku ojca, szczególnie wskazane jest uwypuklenie teologalnej cnoty miłości. Zgodnie ze wskazaniami listu apostolskiego Tercio Milenio Adveniente Apostoł Jan wzywa: umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Te niezwykłe słowa objawiają nam istotę Boga jako misterium nieskończonej miłości, a jednocześnie stanowią fundament etyki chrześcijańskiej, której syntezą jest przykazanie miłości. Powołaniem człowieka jest miłować Boga ze wszystkich sił i odnosić się do braci z miłością, inspirującą się miłością Boga. Nawrócić się znaczy nawrócić się do miłości. Głęboką dynamikę tego przykazania można odnaleźć już w Starym Testamencie, w zawartym przez Boga związku przymierza z Izraelem. Z jednej strony mamy inicjatywę miłości Bożej, z drugiej odpowiedź miłości, której On oczekuje. Oto jak na przykład ukazana jest Boża inicjatywa w Księdze Powtórzonego Prawa. Pan wybrał Was i znalazł upodobanie w Was. Nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował. Temu szczególnemu umiłowaniu, całkowicie bezinteresownemu, odpowiada podstawowe przykazanie, na którym opiera się cała religijność Izraela: Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Bóg, który kocha, nie jest kimś odległym, lecz Bogiem wkraczającym w historię. Gdy wyjawia Mojżeszowi swe imię, czyni to, aby mu zagwarantować swą pełną miłości opiekę podczas zbawczego wydarzenia wyjścia. Opiekę, która trwać będzie zawsze. Słowami proroków będzie on stale przypominał swemu ludowi ów gest miłości. Czytamy na przykład u Jeremiasza. To mówi Pan. Znajdzie łaskę na pustyni, naród ocalały od miecza. Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Pan się mu ukaże z daleka. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Miłość ta pełna jest czułości. I zwykle pokazuje się ją, używając obrazu ojca, a niekiedy opisuje się ją również przy pomocy metafory oblubieńczej. Poślubię cię sobie znowu na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Mimo, że lud niejednokrotnie sprzeniewierza się zawartemu przymierzu, Bóg gotów jest wciąż ofiarowywać swą miłość. Stwarzając w człowieku nowe serce, uzdolniające go do przyjęcia bez zastrzeżeń przekazanego mu prawa, jak czytamy u proroka Jeremiasza: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Czytamy również u Ezechiela: Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza odbiorę wam serce kamienne a dam wam serce z ciała Nowy Testament ukazuje nam ową dynamikę miłości urzeczywistniającą się w Jezusie synu umiłowanym przez Ojca który przez niego się objawia Ludzie uczestniczą w tej miłości poznając Syna czyli przyjmując jego nauczanie i odkupieńcze dzieło Udział w miłości Ojca można mieć jedynie poprzez naśladowanie syna w zachowywaniu przykazań Ojca. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. W ten sposób stajemy się również uczestnikami poznania ojca przez syna. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Miłość pozwala nam wejść całkowicie w synowskie życie Jezusa, czyniąc nas synami w synu. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Miłość przemienia życie i rozjaśnia również nasze poznanie Boga aż do poziomu doskonałego poznania, o którym mówi święty Paweł. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i ja zostałem poznany. Należy podkreślić związek między poznaniem a miłością. Proponowane przez chrześcijaństwo głębokie nawrócenie jest autentycznym doświadczeniem Boga, w sensie ukazanym przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy w modlitwie arcykapłańskiej. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Poznanie Boga ma z pewnością również swój wymiar intelektualny. Jednakże żywe doświadczenie Ojca i Syna spełnia się w miłości, czyli ostatecznie w Duchu Świętym, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Pocieszyciel to ten, dzięki któremu przeżywamy. Doświadczenie ojcowskiej miłości Boga. Najbardziej pocieszającym owocem Jego obecności w nas jest właśnie pewność, że ta odwieczna i nieskończona miłość, którą Bóg nas jako pierwszy umiłował, nigdy nas nie opuści. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności. Ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe. Ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nowe serce, które miłuje i poznaje, bije w ścisłej jedności z Bogiem, miłującym odwieczną miłością.